8 Liga Mistrzów. Przed nami bardzo ważny weekend wyborczy. Każdy z nas musi dokonać najważniejszego wyboru w życiu. Ja pierdol! Jaki wybrać mecz? My namawiamy oczywiście do wyboru meczu klasy B, bo to właśnie w polskiej 8 lidze są najlepsze mecze. Ja pierdol! W których grają najlepsi zawodnicy. Ach, pięknie. Dobry stupak, nagrało się? Którzy strzelają najpiękniejsze gole. Ale bomba. O kurwa! A mecze sędziują nieomylni arbitrzy. Ej, ty balanie! Ty balanie, chłopie ty! Ty duchu ty! Ty nie wziąłeś, ty głąbie ty! Podrapcie się jeszcze szybko po jajach i zaraz zaczynamy! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. I nie zesrajcie się z tym awansem na Euro, bo walka o awans do najbardziej prestiżowych rozgrywek na świecie ciągle trwa. Do rozgrywek klasy B. Fajrant Kraków rok temu zgrzeszył strasznie i przez pomyłkę awansował do klasy A. I teraz stara się wrócić tam, gdzie kurwa jest jego miejsce. A to nie jest takie łatwe. Trzeba więc było zorganizować zgrupowanie zagraniczne. A że Fajrant to twarde chłopaki i nie boją się żadnego wyzwania, to pojechali tam, gdzie futbol powstał. Do Anglii, do pięknego Manchesteru. To tam Fajrant Kraków zagra niezwykle ważny mecz. Co to za rozgrywki? Wielki mecz rozgrywek towarzyskich, polsko-angielskich. No, kasy nawet dzisiaj nie są otwarte, mecz za darmo. Być może to uczciwa cena. Co to jest za drużyna w ogóle? Ten przeciwnik? To śledzie mnie, nie, okej. Okay. FC Charlton. Lokalna drużyna z Manchesteru. Mocna. Bardzo. I heard that you are the strongest team in Manchester. Maybe the third strongest. Nie ma wała, ten mecz trzeba wygrać. Przecież nic tak dobrze nie wpływa na pogorszenie wyników w polskiej lidze, jak sukces w europejskich pucharach. Jak nie wygracie, to nie pijecie dzisiaj wieczorem. Wchodzisz w to? Tak jest. Dzisiaj to wygrywamy po prostu piątkę. O, co on kłamie? On wszystko kłamie! Opa! Co, on kłamie? Tak! Kłamie, że wygracie? Tak, kłamie. A celem aklimatyzacji przed tak ważnym starciem drużyna przybyła do Anglii dzień przed meczem. Drużyna się zaaklimatyzowała w Manchesterze? Szybko i przyjemnie. Aklimatyzacja zaczęła się już w ogóle na lotnisku. Potem aklimatyzowaliśmy się w połowie Liverpoolu. Potem się aklimatyzowaliśmy w pociągu. No i na końcu w samym Manchesterze. Czyli jetlag wam nie straszny? Nie, nie, jesteśmy przyzwyczajeni do takich podróży. Wszyscy są świeżutcy, naładowani, nabuzowani. Także mówię, piątkę to minimum im wsadzimy. Do zera. Tak był dopasowany przeciwnik, żeby w końcu zagraniczny mecz wygrać, ale pojawiłeś się ty. No, cię nie widzę, to jest pierdol. Czy ty widziałeś kiedyś zwycięstwo Fajranta? Jak cię zobaczyłem, to zacząłem się martwić. Dzisiaj więcej flag czy więcej kibiców? Chyba więcej flag. No cóż, nie ma co się więcej szczypać w pipę. Gramy! I już od samego początku Fajrant ruszył mocno do przodu, pokazując swoje największe atuty. I co panowie, dużo optymizmu po pierwszych minutach, nie? Wieje optymizmu. Tak, tak. Ten strzał kawy 30 metrów nad bramką daje optymizm. Jak tak się robi? Widzisz ten toj-toj? Prawie trafiłem do niego. O, teraz, teraz! To musi teraz być. No ja pierdolę. No potrafisz, ale... panie, no. Ja myślałem, że ty tak ciemnia, że potrafisz, a jednak potrafi. Ładnie poszło. Ludzie nie mogli się nadziwić, że to gra zespół z Polski, a nie z Brazylii. To jest w polskim wydaniu, no. Ale nie mi kręcisz dzisiaj, nie? Dzisiaj tak, ale to powczoraj. A ja jeszcze kręcę dalej. Ale Fajrant to potrafi ludzi przyciągnąć, nie? Pół Manchesteru chyba tutaj się zlazło. To jest niewielka mieścina, także... Także połowa na pewno tutaj jest. No ile osób przyszło lokalnych? Ze dwie są? W porywach do dwóch, nie? Ciężko powiedzieć, no.
Ale imponująca liczba ekipy wyjazdowej. Panowie, to można tak bez jazda z kurwami dopingować? Wszystko układało się świetnie, co najmniej tak, jak relacje damsko-męskie tuż przed rozstaniem. Ale takiego moczu nie można przebić. To podtrzymaj nam piwo. Co ty mogło pójść nie tak? Ja pierdolę! Co to kurwa było? Ja nie słyszałem. Co to kurwa było? Fajrant Kraków niespodziewanie przygrywa 0-1. Co tam się dzieje, kurwa? No, znaczy się już 0-2. A co mówiłem? Że nie można takich meczów przegrać, nie? Jeżeli ty coś mówisz, to znaczy, że będzie dokładnie odwrotnie. W której oni grają lidze? Na którym poziomie? To jest bardzo ciężkie, bo jak mi to wysyłano na WhatsAppie, ten Johnson od nich, to mi wyliczył chyba 21 lig i oni są w 16. To jest zespół z 16 ligi, tak? Właśnie z nimi przegrywamy, tak, właśnie. A na ten moment czekaliście na pewno całe życie. Fajran strzela gola, a ja oczywiście nagrywam co innego. Do przerwy 2-1, ale oni jeszcze nie wiedzą, jaki tu jest teraz plan. Sprytny! Nie wiedzą, że już nas alkohol strzela. Właśnie. I się rozkręcamy. Tak to jest, jak się kurwa nie siedzi bez niczego. A jak alkohol schodzi, to wiadomo, że i piłka z nogi też schodzi. A wtedy zazwyczaj ląduje w siatce. A teraz! Musi być! Kurwa! 2-2! Został określony, że spalony jak chuj. Trochę chyba był, ale był spalony? Nie, ale troszkę sobie pomogłem ręką. Nie dość, że spalony, to jeszcze ręka. A znacie takie powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę strzelania? Jeszcze z 5 wejdzie. Taki chuj! Taki chuj! To już się robi nudne. 5 nie weszło, ale znów okazało się, że polski futbol jest dużo lepszy od angielskiego. Tak jest! Jest! To do pieczni trenera Piszczka. Wygrali 3-2. Kto wygrał? Panowie! Stop! A my proponujemy Piszczka na trenera naszej reprezentacji. Ale to po euro, bo najpierw przed trenerem prawdziwe wyzwanie. No co, no po takim sukcesie za granicą, co teraz wypada tylko do B-klasy awansować, nie? Gdzie? Do B-klasy. Trzymajmy kciuki za krakowski Fajrant, by w czerwcu miał prawdziwą okazję do świętowania. Fajranci, nasza drużyna, co dzisiaj gra, dzisiaj gra, dzisiaj gra, gra, gra. A teraz wędrujemy do Marek na wielkie starcie szczęśliwców, którzy w B-klasie już są. Sparta Marki kontra Świt Warszawa. Sparta właśnie świętuje 5. rocznicę powstania i walczy o to, by nie spaść. Jest szansa, że się uda, bo spaść nie ma gdzie. A te 5 lat historii Sparty Marki to nieustające pasmo sukcesów. Co najmniej takich jak ostatnie tygodnie u Boksdela. I nikt już kurwa nie pamięta, że Spartanie pierwsze mecze w klasie B przegrywali po 20-0. To była prawdziwa gra marzeń, dzięki której rywale mogli spełniać swoje życiowe marzenia. Marzenie o strzeleniu gola w meczu piłkarskim spełnił na przykład słynny Wojtek Piela, a wydawało się, że większe szanse ma na zostanie prezydentem Polski. Sparta Marki to jest zespół, którym ja strzeliłem gola. Jedyny w życiu. Wygraliśmy 9-2, ja wszedłem na 10 minut, strzeliłem gola. Także no, nie wiem, czy można się określić gorszą hańbą. Ale co najważniejsze, mimo porażek Sparta Marki wyrobiła sobie swój własny styl. Drużyna słynęła na przykład z tego, że nie potrafi prawidłowo wyrzucić autu. A potem, gdy okazało się, że tę sztukę opanowali, przyszła pora na kolejne wyzwania. Czy Sparta Marki planuje zdobyć jakiś punkt? Planujemy. Tak, nie mówicie nie. Nie mówimy nie. A kibice nie dość, że stwarzali atmosferę jak na derbach w Belgradzie, to wierzyli w sukcesy swojego zespołu, jak dziś kibice Barcelony. No dzisiaj to chyba wygracie, nie? Wiem. Co ty
Ta wiara z trybun niosła jak nigdy. Sparta Marki zaczęła strzelać gole i to zaraz po rozpoczęciu spotkań. Ja pierdolę! Niestety, mecze trwają dłużej niż 30 sekund i nadal przytrafiały się delikatne, ale jednak porażki. Talentem ile było? 24. Tam przegraliście 0-24, tak? Tak, tak, ale wtedy tam to pojechaliśmy w 11. No to w 11 to się nie da grać. Z roku na rok forma jednak rosła znacznie. Ja pierdolę! Panie, to zupełnie inna Sparta jest w tym roku. Tak, tak? Nie wiedziałeś? Ale zasada! Panowie, kurwa, pierdolą nam! O dziwo, działała nadal! No kurwa! Jednak to Sparta była wyznaczana do tak zwanych meczów sezonu! Mecz sezonu, czy dali panu kiedyś zwykły mecz do sędziowania? Idź pan chuj, gorąco jest, pić mi się chce. I już w trzecim sezonie, właśnie w takim hicie, Sparcie udało się przegrać 0-9 i to z zespołem, z którym kilka miesięcy wcześniej przegrali 0-27. Owszem, uważam, że jest to bardzo dobry wynik. A wszystko dzięki temu, że zawodnicy Sparty założyli się pomiędzy sobą o pizzę. Owszem, był zakład. I przy okazji wprowadzili rewolucyjną nowość do polskiej myśli szkoleniowej. Napastnicy wymienili się z obrońcami w pozycjach na boisku. Chcieliśmy ich z zaskoczenia wziąć. Tak. Że obrona grała w ataku, a napad w obronie i tym sposobem obrona wpuściła mniej bramek niż w ostatnim meczu i wygraliśmy pizzę. Nasi napastnicy są lepsi w obronie od obrońców. Nowatorskie podejście do gry musiało w końcu zaprocentować. Przeciwnicy mieli ze Spartą coraz większe problemy. Wiesz, co znaczy dobrze ustawiony mur przez bramkarza? I klepeczka, panowie, klepeczkę. O. Z precyzją trochę jeszcze, ale już jest dobrze, kurwa. Aż w końcu Spartanie dopięli swego. Niespodzianka jeszcze większa niż to, że Marcin Dubiel okazał się być kutasem. Sparta Marki zaczęła wygrywać mecze i to regularnie. Nawet kilka razy w roku. Wygrali nawet samą Akademią Mistrzostwa Sportowego, która dzięki temu zgodnie z nazwą zajęła ostatnie miejsce w tabeli. I tak rozpędzona Sparta Marki w poprzedniej rundzie pojechała na świt Warszawa, gdzie już po pół godziny prprowadziła i to 3-0. Bardziej bym się spodziewał, że Fagata nagra utwór ze Snoop Dogiem i to na jego prośbę. Bo prowadzić 3 bramkami na stadionie świtu przy Oświatowej to jak najebać się 3 piwami. Sztuka dość trudna. Piłkarska twierdza oświatowa od lat ma bowiem renomę najtrudniejszej do zdobycia. Fanatycy tworzą tu taki kocioł, jakiego nie znajdziesz nawet w najlepszym sklepie z kotłami. Mamy śpiewać, czy nawet cisza? Michano! Całego zabrozić! Lewatywa! Lewatywa i mchozole pocza! Tu gra się niezwykle ciężko. A sędziowie skarżą się, że niezwykle ciężko się tu również sędziuje. Panie sędzio, chce pan już wejść? Bo tutaj trybuna średnia, patrol jak przyjeżdża i sprawdza alkomatem, no to jest średnia 1,5 promila kibiców. No i ci, co nie są nietrzeźwi, to są wypraszani niestety z trybuny. No taka jest specyfika tej trybuny. A takich tematów debat jak na stadionie świtu Warszawa to nie ma nawet w tym całym Kanale Zero. Najlepszym tematem są śmierdzące piłkarskie skarpety. Nic więc dziwnego, że na Oświatową w celach edukacyjnych zjeżdżają się żołdni wiedzy, kibice z całego świata. Najważniejsze jest to, że przyjaciele z Norwegii nauczyli się języka. What did you learn in Polish language? Kurwa! Ja pierdolę. A sukcesom edukacyjnym na Oświatowej zawsze towarzyszyły również sukcesy sportowe.
Wszystkie drużyny powinny się położyć przed świtem i dać awansować. Po latach tułaczki w wyższych ligach Świt Warszawa na stulecie sprawił wielką radość swoim kibicom i w końcu awansował do klasy B. Dobrze, że Świt gra w tej ósmej lidze, nie? Bardzo dobrze, bo przynajmniej są nowi rywale. W końcu jest coś nowego na tej oświatowej, a nie przez 10 lat perła Złotokos. Świt Warszawa gra w B-klasie do dziś i proszę tylko zobaczyć, jak gra. Interwencja roku, kurwa. Nawet słynny mecz ze Spartą Marki, która prowadziła po 30 minutach 3-0, udało się odwrócić jak chuja ogonem i ostatecznie pokonać Spartan 10-3. O takiej remontadzie to nie słyszeli nawet w najbardziej wziętych firmach remontowych. I co z tego, że wsparci grały w tym meczu wielkie nazwiska Cieślak i Walo. Zabrakło tylko kontuzjowanego Spacona. A wszystko co chujowe czasem się chujowo kończy. Kończy się ten odcinek, a dodatkowo teraz na wiosnę Świt Warszawa wygrał z tą samą Spartą Marki na jej terenie 4-0 i Świtowi bardzo poważnie zajrzało w oczy widmo awansu do Ligi Wyższej. Całe szczęście, że po reformie warszawska B-klasa to Liga 9 i po ewentualnym awansie się, nadal Świt będzie grał w sensownej lidze 8. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, zagrać, kto nie gra, ten nie wygrywa.